Po 17 latach ostrowieccy waterpoliści wracają do ekstraklasy. Po tym jak z najwyższej klasy rozgrywkowej wycofała się Legia Warszawa, Komitet Techniczny Piłki Wodnej postanowił przydzielić wolne miejsce w lidze mistrzowi pierwszej ligi poprzedniego sezonu, czyli ostrowieckiemu KSZO. To jest takie ukonorowanie tego wszystkiego, co dotychczas chłopcy zrobili. No i będą mieli okazję zdarzyć się z taką już naprawdę dorosłą piłką wodną. Cieszę się z tego, że swoimi właśnie, tak jak pani powiedziała, wychowankami umieliśmy stworzyć zespół, który wszedł na salony piłki wodnej, na tej dorosłej piłki wodnej. Przypomnijmy, że waterpoliści KSZO w poprzednim sezonie walczyli w barażach o miejsce w Ekstraklasie właśnie z drużyną Legii. W Warszawie młodzi piłkarze wodni przegrali dwumecz 9-16 i 6-10. Nie będę ukrywał, że ich marzeniem to była ta gra w tej Ekstraklasie, bo po tych barażach właśnie z Legią troszeczkę byli tacy, no może nie zdegustowani zachowaniem w ogóle legionistów, bo to odsuwam na drugi plan, ale tym, że wiedząc, że nie będą grali dalej, zaczęli no, utrudniać tymi barażami i tak dalej. No ale no cóż, najważniejsze, że jesteśmy w Ekstraklasie. Awans piłkarzy wodnych do ligowej elity to doskonałe uczczenie 90. rocznicy powstania KSZO, które ma bogate tradycje w tej dyscyplinie sportu. W Ostrowcu się odradza powolutku ta piłka wodna. Były bardzo bogate tradycje. Ja przypomnę, że ostatni tytuł mistrza Polski zdobyliśmy, bo miałem okazję być kapitanem tej drużyny, w 2001 roku. I po tylu latach weszliśmy z powrotem na tą ekstraklasową półkę. Po euforii z awansu do ekstraklasy młodzi piłkarze KSZO zabierają się do ostrych treningów i przygotowań do startu ligi. Trener Serwin ostrożnie jednak stawia cel na najbliższy sezon. Nie będę ukrywał, że pierwszy sezon będzie na pewno przetarciem, spojrzeniem, bo zderzą się z zawodnikami bardzo doświadczonymi, ogranymi na arenie międzynarodowej. I ten pierwszy sezon chciałbym skończyć na czwartym, piątym miejscu. To by był już ogromny sukces tego zespołu. Tak, żeby nie grać barażu, utrzymanie. I taki cel i taki plan sobie zakładam na ten sezon. Następne sezony, lata, mam nadzieję, że uda się to utrzymać w takiej formie. Może uda się w przyszłości wzmocnić zespół, żeby doświadczony zawodnik lub dwóch pomogło troszeczkę i wtedy metodą, jak to mówią, drobnych kroczków gdzieś w którymś momencie zapukać na wyższe osiągnięcia czy wyższe cele. W sezonie 2019-2020 w Ekstraklasie oprócz KSZO występować będą ESTW Łódź, WTS Polonia Bytom, Arkonia Szczecin, Alfa Gorzów Wielkopolskich, Waterpolo Poznań. Ostrowieccy waterpoliści sezon rozpoczną w październiku meczem z mistrzem Polski z poprzedniego sezonu ESTW Łódź.